Siemano, jestem Sawit, to jest i w końcu są sobie już z nami świeżutkie, pachnące, cudowne zmiany, bo jest ich strasznie dużo. Chciałem powiedzieć nerfy, ale nerfów jest na tyle dużo i zmian dużo i buffów dużo, że ojej, od czego zacząć? No oczywiście, patrz, 28.6.2 wita nas grafiką sl e Sludgeon Wheels, tak, tak się nazywa ta karta, ponieważ tej karty i wielu innych w Sludgeon będą dotyczyć nerfy. Czy są one dobre? E e no właśnie. E Sludgeon Wheels od teraz będzie stronnikiem o generalnie takim samym dokładnie efekcie, więc go nie będziemy powtarzać, ale z 2.5 stanie się 2.4. Czy to jest wystarczający nerf, aby Sludge urloka jakoś opanować? Poczekajmy z tym wyrokiem, ponieważ tej karty nie za bardzo można omawiać bez spojrzenia na jeszcze kolejną, czyli na Waste removerę, który wcześniej, znowu, efekt pozostaje taki sam, 4 many 5-7, e, e, wcześniej 4 many 7-7. Czy te dwie karty będą w stanie, znowu, no, zabić może nie, ale jakoś tak trzymać Sludge Warlocka w ryzach? zerknijmy na jeszcze jedną kartę, która także jest korowa dla tego deku, Chaos Creation, która była haha, kartą Maga oraz przede wszystkim kartą Warlocka za 6 many, zadawała wcześniej sześć obrażeń, przyzywała stronnika o koszcie 6 i odrzucała sześć kart z dołu naszego deku. Teraz będzie robić dokładnie to samo, tylko że z liczbą 5 wszędzie, gdzie szóstka wcześniej występowała. Czy to wystarczy? To jest ostatni nerf, jaki widzimy do Slash Warlocka i te trzy karty oczywiście są absolutnie korowymi dla tego deku i myślę, że pierwsza moja taka reakcja była, że dobrze, że to w ogóle dotyczy tych kart, bo można było próbować nerfić Sludge Warlocka przez nerfienie jakichś innych kart, które na przykład z tym samym Sludgem nie są bardzo potrzebne a i tak są bardzo często grane, czyli na przykład m, można by było znerfić ten wesoły tramwaj, tramwaj chyba tak, jak to się nazywa? O, troll problem. Można byłoby znerfić tę kartę, bo teoretycznie też jest Sludge Burloku, ale nerfienie tej karty powoduje, że nerfimy potencjalnie jakiś inny deck, inny archetyp, inny pomysł na urloka, a tak twórcy gry bezpośrednio, konkretnie uderzają dokładnie w to, co uderzają. Te nefes są, e, ponieważ są trzy i są naraz, e, to są dosyć znaczące i nie są myślę, że mordujące dla tej talii. W sensie ja miałem nadzieję, że ta talia zostanie tak troszeczkę mocniej potraktowana. Strzymane 2 2,5 na 2,4, szczerze mówiąc, to nadal nie ginie od dowolnego dropu za dwa, czy większości dropów za dwa, więc pięknie się będzie na nie, na nie tradeować albo chociaż je pacać. E, Wacet Remover też jego problemem było. No było to, że on miał 7 ataków, ale wydaje mi się, że to 7 życia było większym problemem. Bo na samym początku gry po prostu, jak, jak przeciwnik grał tego Waste i na nim grał lokalizację, to po prostu to były ogromne statystyki. Czy to, to było szczemoc 7 ataku, czy 8 ataku to by było, czy 10 ataku, to by nie, było, nie robiło według mnie tak dużej różnicy, jak to, ile to ma życia i jak trudno się pozbyć tej karty, bo efekt zostaje taki sam. Więc tutaj też uważam, że ten nerf nie jest jakiś bardzo znaczący. To, to nie jest znaczący nerf, w sensie to jest nadal 4 many 5-7, to są nadal mega potężne statystyki. Z tak jak mówię, pozytywnym efektem w zasadzie. Chaos Creation, czyli znowu oberwa po drodze maga, ale do maga jeszcze dojdziemy, bo tu jest jeszcze sporo do przewijania spokojnie, ale najpierw chcę się skupić na tym Strachbo Chaos Creation, pff, no znowu, to, że to zadaje 5 obrażeń, odrzuca 5, a nie 6 kart, i tak wśród tych kart, i tak to są karty na dole deku, więc jakby to, że na dole deku mamy, nie wiem, trzy baryłki albo dwie i odrzucimy sześć kart, albo pięć kart, to to, z to nie ma znaczenia. To, że zadajemy trochę mniej obrażeń, to też często nie ma znaczenia. To, że szczerze mówiąc, przyzwamy. Ja nie wiem, czy zagrałem kiedykolwiek grę, gdzie miałem okazję w ogóle zareagować na tego stronika, który jest dobrany z Chaos Creation. Bo najczęściej to by po prostu litał w moją twarz. Jakby to, że coś tam zostało przyzwane, jakby tę kartę myślę, że urlop bez problemu mógłby grać. Może, może nie bez problemu. Jakby była za 5 many, to by można było w ogóle bez tego stronnika olać. W przypadku Urloka, oczywiście, jak konkretnie Sludge Borloka. Więc te nerwy wydaje mi się, że są oczywiście bardzo targetowane, bardzo skupione na konkretnej talii, nawet nie klasie. I to jest dobre. Nie wiem, czy są wystarczająco mocne, aby jednak ten, tego Sludge Burloka jakoś okiełznać. Myślę, że Dwórcy Gier mają też na, na uwadze to, że a. Mamy jeszcze sporo do zobaczenia dzisiaj. Oprócz nerfów będą także buffy, więc może to troszeczkę zbalansuje metę. A B, no niedługo będzie rotacja, będzie, będą nowe karty zupełnie, więc może ten sludge warlock po prostu, jeśli nie dostanie żadnej wspierającej karty, bo jeśli dostanie nową wspierającą kartę do tego archetypu w nowym dodatku, to mi się zrobi bardzo cieplutko i nie w taki miły i przyjemny sposób, jak chcecie się w zimę grzać gorącą herbatą, tylko raczej jak ktoś... Nie, skończę tę metaforę. Sludge Warlock dostał trochę, myślę, że nie dostał mocno. Co jeszcze dostało? Biedny Priest. To jest taką reakcją, się także spotkałem na tę kartę. I na, na ten nerf y, y, Shattered Reflections, które, które już było wcześniej teasowane, że będzie znerfione. I, i szkoda, że Priest w zasadzie na ten traci, bo Priest jakoś nie robił. Kosmicznych cudów. E, tutaj jest to stricte związane, i oczywiście deweloperzy, e, twórcy gry, to, to przyznają, że chodzi oczywiście o druida. E, no i teraz Shadow Reflections z, z wcześniejszego efektu, który mógł być robiony. Znaczy, zacznijmy od tego, że ta karta była przed chwilą znerfiona, jakby od tego powinniśmy zacząć. Wcześniej ta karta, karta miała tekst, wybierz, e, wybierz stronnika, dodaj jego kopię do tali e, twojej ręki i jeszcze, do, e, jeszcze na, na stół. Została znerfiona do efektu tylko do talii i na stół. I teraz nie będzie mogła targetować y, tytanów. Czy to jest dobre, czy to jest niedobre? Szczerze mówiąc, na Wildzie i tak pewnie można jakieś dzikie komba robić, bo tytani, nie oszukujmy się, ale w perspektywie mocnych, potężnych kart w Hearthstone'ie, to tytani to jest mały wycinek. Oczywiście to są mega potężne karty, tego się nie da oddać i te karty będą z nami jeszcze przez całą jedną rotację, więc no, to jest myślę, że kluczowe, żeby do Shutter Reflection, chociaż... Będą przez całą rotację, ale z strony nie będą wracać. W sensie nie zobaczymy nowych tytanicznych kart, w sensie nowych tytanów. Więc to jest taki znowu, to jest bardzo. Te nerwy, jakie na nie patrzę, to one są takie bardzo. Skonkre skonkretyzowane. To jest takie naprawdę bardzo precyzyjny skalpelek, który ma, ma, ma przeciąć, e, przeciąć dosłownie w tym miejscu, kiedy gdzie chcemy przeciąć i nie dotykać żadnych innych e, kluczowych miejsc. Bo to jest ewidentnie, to nie jest nerw do, do... Znaczy przy okazji trochę priest dostał, ale to jest stricte nerw do druida. Konkretnie nawet do tego druida z Short Reflections. Podobnie było z tymi, z tymi slajdami. I ostatnia karta, którą zobaczymy dzisiaj z nerfioną, bo reszta będzie zbuffowanych, a reszta jest więcej zbuffowanych, więc zapinajcie pasy. E, blind, eye, blind Eye Sharpshooter, ponownie karta, która już była nerfiona z tego, co pamiętam, ona chyba wcześniej kosztowała 3 many, przepraszam, nie, w... znaczy teraz przed chwilą kosztowała 3 many, ale wcześniej chyba jakieś miała statystyki 3 many 2,5, 1,5, coś takiego, w sensie znowu, to jest to jest według mnie trochę problem, jeśli dane karty muszą być dwa razy nerfione, bo to znaczy, że coś z nimi naprawdę było nie tak. Jakby dwa razy nerfiona karta? Ja uważam, że to bardzo dobrze, że zostały znerfione i to w tak krótkim czasie. To jest super, że. A, bo nie powiedzieliśmy przede wszystkim, że Blind eye sharp Sharpshooter to, coś się zmienia głównie, to jest to, że będzie teraz kosztować 4 many. Tak, będzie miał trzy ataku zamiast jeden, ale w tej karcie zupełnie nie ma znaczenia, ile ona ma ataku. To kompletnie nie ma znaczenia. Jakby ona miała 7 ataku, to i tak nie miałoby ma, nie to znaczenia. Znaczy, miało, no ale nie aż takie duże. Jak ten efekt przede wszystkim, który nadal zostaje taki sam. i Nerw many to jest był jedyny nerw, jaki ja bym sobie wyobrażał. Bo nawet jeśli ta karta była trzymany many 1-1, szczerze mówiąc, to i tak pewnie można byłoby z nią co da wyprawiać. Za 4 many będzie to troszkę trudniejsze. Nie na tyle, myślę, że żeby zabić tę kartę. Ja bym był absolutnie za tym, żeby, żeby tę kartę ukatopić, bo to po prostu nie jest fajne, jak drop za 3, za 4. Czy dowolna jedna karta, zbudowanie deku wokół jednej karty. P powoduje takie kombo gdzie przeciwnik, wiecie, dobiera 8 kart w jednej turze, zadając przy okazji obrażenia w twarz. Jakby robi wszystko naraz. Robi tempo, value, kart, wszystko, wszystko, wszystko i to dzięki tej jednej karcie. To jest mało fajne. A bierzmy pod uwagę, że to jest karta z Badlandsów, więc znowu zostanie z nami jeszcze na długo. Dobrze, że została znerfiona. Myślę, że ten nerf powinien bardziej odkrócić jeszcze Demon Huntera. Warto zaznaczyć na tym etapie, że Demon Hunter nie za dobrze się maszczy, poza tym Blind Eye Sharpshooter, więc z jednej klas, strony fajnie, że ta klasa została trochę utemperowana, ten jeden archetyp, ale z drugiej strony to jest jedyny archetyp, który ona ma, jedyny pomysł na grywalnego Demon Huntera, który jakikolwiek win rate ma i to jeszcze no, raczej na wyższej legendzie to ma wysoki win rate, bo to jest dosyć trudna karta do zagrania i to jest znowu coś, co ją troszeczkę ratuje, to jest trochę jak Grim Payton, ale nadal to trzeba jednak trzymać w pewnych ryzach balansu. Słuchajcie, co z kolei będzie zbuffowane, bo tutaj się dzieją wow, szalone rzeczy i to, co, czego ja najbardziej będę próbował się tutaj do, um, dostrzec, to jest, co te buffy mówią nam o tym, co może twórcy gry planują w najchodzącym dodatku, no w rotacji już wiemy, jakby co zostanie w korsecie i tak dalej, ale jakie karty jeszcze my zobaczymy, do czego wsparcie? Może do szamana? Shaman y, z Blight Blood Berserkera, karty myślę, że całkiem solidnej, za 8 many 3-8, która ma prowokację, lifesteal, reborn i jeszcze agonie za 3 obrażenia losowemu przeciwnikowi, będzie taka sama, tylko kosztuje 7 1 mniej. Nie 7 mniej, tylko, tylko kosztuje 7. I myślę, że to jest bardzo, bardzo f, f, fajny buff. Nie uważam, że ta karta nagle się staje OP, to jest raczej karta i tak kontrolna, raczej, raczej wolna, więc nie powinna jakoś oszołomić zupełnie mety. a no sprawi, że może jakiś kontrolny szaman będzie miał szansę. Dodatkowo, From The. Address, Site, który jest świetnym kombinem swojego drogą do tego Persehera, teraz nie będzie już kosztować 10 man, tylko 9. No i raczej i tak nic nie wciśniemy w dodatkowo w tej jednej turze e, razem z From the Other Side, ale jak najbardziej będziemy mogli zagrać to wcześniej. I ponownie widzimy tutaj nacisk na kontrolnego szamana. E, jeszcze jeden sposób, który ten, ten cały archetyp takich agonio-tłustego big szamana, tak bym to nazwał, e, co wspiera, to jest Hakaner of Dread. E, miał Taunta i, i agonie, a teraz dostanie jeszcze Reborn, ale będzie przyzywał już nie tylko postać 6, -6 a 4-4. No, ale jednak Reborn da nam ostatecznie o wiele większe statystyki, tak? Bo w sumie wcześniej dostawaliśmy z tego statystyki 5 many 8-8. Teraz dostaniemy 5 many. E, e, dużo, całkiem dużo. To jest 8 z samego przezwania dwa razy i jeszcze. E, plus 4 z Reborna, czyli to będzie 12-11. To jest bardzo duże statystyki. I no to będzie dosyć solidną ścianą, przez którą będzie się ciężko przebić, bo Harkuner of the Red będzie ściągał raz, dwa, trzy, cztery co najmniej uderzenia, z czego dwa z nich będą musiały zadawać aż cztery obrażenia. To, to jest bardzo dużo. To jest jak na jedną kartę za pięć many. To jest... Idealna rzecz do jakichkolwiek efektów wyciszenia, cofnięcia do ręki, przetransformowania i tak dalej. Efektów, których nie mamy dużo obecnie, no ale może będziemy mieli, zobaczymy. Dalsze buffy. Tutaj jest jeden buff dosłownie do naszego Huntera. Karta, która ja jej nigdy nie widziałem, przyznam wam, nigdy w życiu nie widziałem tej karty zagranej. Wcześniej 2 dwa many 2-2, teraz 1 manę 1-2, no ewidentnie to jest buff. E, Skarge Timer, który pozwala nam stworzyć własną Zombestię. E, pomysł i, i w ogóle mechanika, która została wprowadzona jakoś dawno, dawno temu z kartą klasową Herosa dla Huntera. Death Stalker Rexarem, bodajże. E, teraz będzie kosztować troszkę mniej. Ponownie, no Hunter nie jest teraz grany prawie w ogóle, tak mi się wydaje. Tak jak kiedyś był bardzo mocnym beast Hunterem, jeszcze, jeszcze dosłownie przed chwilą chciałbym się powiedzieć, tak teraz rzadko go widzimy, może to będzie jakiś fajny dodatek e, dla Huntera. I tak jak wspominałem, oprócz tego, że, e, że Demon Hunter fajnie jakby został znerfiony, ten jeden jego pomysł właśnie z tym bl bl Blind Eye Sharpshooter, tak tutaj mamy nie jeden, a dwa, przepraszam, trzy aż, cztery! Wow, cztery aż buffy do niego. E, wcześniej, Koli e, Commander, ja e, nie będę ukrywał, ja nie widziałem żadnej z ja widziałem jedną z nich, to jest the Deal with the Devil, the, Deal with the Devil, i to jest jedyna karta, którą widziałem, bo sobie ją odkryłem po prostu z innych kart, kiedy odkrywałem w Magu, Zaklęcia ze szkoły, które jeszcze nie odkryłem, które jeszcze nie rzuciłem w tym meczu. Więc to jest jedyna karta, która w ogóle widziałem. Tego komandera zakładam, że też mało widzieliśmy, bo demon huntera się po prostu mało widzi. Z 6 many 2,6 staje się kartą 3,7, więc całkiem solidny buff. Nadal będzie miała e, prowokację i nadal swoim okrzykiem bojowym będzie sprawiała, że jeśli rzuciliśmy trzy zaklęcia, mając to w naszym e, w, naszy, w naszej ręce, to dostaniemy dwie kopie tego. Czyli potencjalnie ten buff do statystyk jest e, no, tru, trójkroć warty. To jest to słowo, które chciałem dzisiaj ukuć do słownika języka polskiego. E, dalej. Deal with the devil. Karta, która wcześniej przyzywała nam e, te selfie, te z lifestylem, przyzywało je dwa. I jeśli nie mamy minionów, przyzywała dodatkowego jeszcze, to teraz będzie przyzywać jeszcze dwa dodatkowe. Czyli z trzech potencjalnych możemy aż cztery przyzwać. Każdy z lifestylem, więc no, jest sporo leczenia. To Jest to zdecydowanie defensywna karta. E, no, czy chcemy ją grać, w... znaczy, wiecie no to jest nadal, to jest synergia z tym, że jeśli nie mamy stronników w deku. Demon Hunter miał takie pomysły na siebie, miał to też no, taką broń, taką kosę bodajże, która, która jakby pozwalała nam w zasadzie grać stronników, ale, ale nie mając ich w deku, więc to było taki właśnie sposób na troszeczkę obejście tego, tego wymogu, co to było myślę, że bardzo ciekawą mechaniką. Dwie pozostałe karty też są bafami do, do zaklęć. Ten, to, ten jeden buff, który tutaj jest, to mi tak troszkę nie pasuje, no bo. No bo wiecie, jakby to pasuje do deku z dużą ilością zaklęć, ale to zaklęcie na przykład wymaga, żebyśmy nie grali stronników, więc jakby jakaś antysynergia tutaj występuje. E, patrzmy dalej. Topol top the idol e, z 5 many na 4 many nadal będzie pozwalał nam dredżować i e, odkryć nie, od, 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 czy, przepraszam, nie odkryć, tylko e, pokazać tę kartę, bo odkryć to jest zupełnie inna mechanika. E, odkryć tę kartę i zadać obrażenia e, równe jej kosztowi do wszystkim stronnikom. Wszystkim stronnikom, czyli ponownie do jakiegoś takiego bardziej kontrolnego... No w każdym razie to jest karta zdecydowanie defensywna niż ofensywna. Na pewno nie do agro. E, I ostatecznie, ostatecznie Markov który wcześniej e, za dwie many dobierał nam kartę i jeśli to nie był stronnik, to zadawał trzy obrażenia. Teraz będzie zadawać cztery obrażenia nadal oczywiście e, z, e, przeciwnikowi o najmniejszym e, życiu. Czyli ponownie... Du, duży, duży nacisk, że znaczy właśnie ja jestem bardzo taki nie, nie, nieskonkretyzowane są moje myśli. Jak się czuję na temat tego, co jest tutaj wypychane na pierwszy plan, jeśli chodzi o Demon Huntera. Bo z jednej strony mamy. No pierwsza karta to jest ewidentnie stronnik, który ma synergię zaklęciami, ale dwa z trzech bufowanych zaklęć mają synergię z tym, żebyśmy nie mieli, albo mieli mało stronników w talii. No, i tak nie do końca wiem. Tutaj jakoś tak dziw, dziwnie to idzie dwutorowo. W sensie, jakby to było jeszcze. Jakby to w ogóle nie było zbuffowane, albo było zbuffowane to jakieś inne zaklęcie, to by to było dosyć jasne, że okej, okay, Demon Hunter, zaklęcia, jedziemy. No, a tutaj ja tak nie do końca wiem, w którą stronę idziemy. Te buffy są, myślę, że w porządku. Żadna z tych kart nie wygląda na nagle OP. To, że one wcześniej miały te gorsze efekty, to aż. Aż można się teraz zastanawiać, dlaczego tak było, no ale Demon Hunter, znowu pamiętajmy, że on tuż obok MAGA chyba obecnie, zależnie, te, te statystyki się czasami różnią z tygodnia na tydzień, ale teraz jest dosłownie najmniej graną klasą. Najmi przepraszam, nie najmniej graną, tylko najmniejszy win rate ma. I to na wysokości właśnie 40-40 kilku chyba dosłownie procent, tak? Mniej niż 43. Więc fajnie, że, że tę klasę próbujemy wrócić do, e, do jakoś standardu. Druga klasa, o której oczywiście wspomniałem, to MAG. I MAG dostanie buffy do. Znowu tu jestem bardzo, bardzo tak. Tak jestem troszeczkę rozszarpany na dwie interpretacje. Bo z jednej strony będziemy buffować magii. Trench Surveyor, który pozwalał nam dredżować i jeśli to był mech, to mogliśmy go dobrać. Z 2 manę 3-2 staje się 1 manę 2-1, ponieważ jak zostaje taki sam, no to to jest buff, no bo będziemy mogli to taniej zrobić. I mówiłem, że jestem rozdarty na temat tych kart magowych, ponieważ specjalnie przeoczyłem No bo mamy buff do mech maga, buff do mech maga, talii, którą w ogóle nie widzieliśmy chyba ani przez chwilę. Ja byłem przekonany i znowu będę to powtarzał zawsze, że ja byłem przekonany, że będę jeszcze płakał, widząc jak się pojawia ponieważ to jest, jest on bardzo podobny do Snowchagera, karty, którą. Matko, chyba tutaj miałbym szukać? aż? Tutaj będę szuka, szukał Snowchagera? Nie, w, w Goblinach? Tak, w Snowchagera. Myślałem, że jeszcze będziemy płakać, ponieważ ten trilomatyk jest, jest szalenie podobny, plus jeszcze, ma do, plus jeszcze ma ten opcję magnetyzacji. Okazało się, że Mechmag nie jest aż tak potężny, w zasadzie nie był w ogóle potężny i tego w ogóle nie widzieliśmy, więc teraz nagły buff do tych magów może mi tylko sugerować, że Wizmak Workshop, warsztat zabawek, Zabawki? Mechy? Mech Mag, może dostanie jakieś wsparcie? Ale mówiłem o tym, że jestem przede wszystkim rozdarty, bo to jest tylko taka spekulacja. Rozdarty, ponieważ z drugiej strony dostajemy baw tej karty, którą też chyba nigdy nie widzieliśmy może Mag ma znowu ogromny support, ogromne wsparcie do tych e, zaklęć losowych. E, teraz e, co będzie ta karta robiła? Będzie zamiast transformować wszystkie zaklęcia w naszej ręce w takie, które kosztują dwa więcej, ale zatrzymując ich koszt, będzie robiła dokładnie to samo, tylko że zaklęcia o koszcie 3%. O trzy większym. Magda, jak mówiłem, ma ogromne, ogromne wsparcie do zaklęć. Ogromne wsparcie do dużych zaklęć, ogromne wsparcie do losowych zaklęć. Wśród takich kart jest oczywiście Vast Wisdom, generacja losowych kart. Jest Rewind, do także rzuc jakby grania jeszcze raz, może raczej, nie tyle że losowych, co bardziej zrzucania zaklęć, które nie zaczęły w naszym deku. Jest oczywiście Energy Shaper. Jest um, nie można zapomnieć o karcie za cztery, dwa, 2,5 która obniża koszt tych zaklęć, które nie zaczęły w naszej ręce, które to ja, które to ja chyba jakoś pominąłem. To jest legendarna karta, zaraz ją znajdziemy. Mamy oczywiście te reality, które także dodają nam jakieś losowe zaklęcie obniża ich koszt. Jo, i jest i on. Przepraszam, tu nawet on. Tej Telan, y, Bloodwatcher, nawet nie zmienia kosztu z, y, zaklęć, tylko w ogóle kart, które możemy generować. Raczej Mag nie generuje stron Może też generować stroników, ale raczej się skupia na zaklęciach. No i na samym końcu tego wszystkiego mamy Romafa. Ty, y, romaf co prawda się z nami pożegna, bo to jest March of the Lich King, ale ta karta, która w sumie została niedawno dodana, czyli ten te, te Telan, zostaje. Te reality, to nie pamiętam skąd to jest, ale to jest to jest chyba liczking z tego, co widzę, więc także się... A, to ma nawet napisane, e, to jest, z tym się pożegnamy, ale możliwe, że w takim razie zobaczymy większe wsparcie do, tych, do tego maga z losowymi zaklęciami, nie wiem, jak się z tym czuję, może zobaczymy w końcu przede wszystkim wsparcie do DJ-a Manastorma, który jakby fajnie, że jest, ale Mag po prostu nie ma wystarczająco dużo, nawet nie tyle, że czy są dobre, czy słabe zaklęcia, ich jest po prostu za mało, żeby faktycznie sensownie grać to z Stormem i nie ma w ogóle żadnego innego tego wsparcia. Um, Oczywiście nie chcielibyśmy grać dużych zaklęć z tym, z tym Energy Shaperem, no bo te duże zaklęcia, wiecie, już powyżej 8 czy 9 many, to już nie za bardzo jest w co je przekształcać, więc znowu, jest to dziwne, jest to dziwne, że mag dostaje buffa do, do kart, które w ogóle nie były grane. To nie było tak, że u, tutaj ktoś próbował na przykład z jakimś Excavate Mage'em, na przykład ja, albo Secret Mage'em, na przykład ja, albo z magiem opartym na na ekskavecie, na przykład ja. I żadna z tamtych kart nie dostaje buffa, tego co widzieliśmy w mecie, więc ja w, tak wnioskuję, że może zobaczymy jakieś buffy do. Moment, ale to są w ogóle karty z The Sunken City? Czy to jest jakiś komentarz? Nie, moment, halo, 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 bo to są karty z. Eee, chwileczkę, <laughs> przepraszam. To są karty z Voyage to The Sunken City, czyli dodatku, który już za chwilę praktycznie wyrotuje dosłownie niedługo z najbliższą razu. To jest najstarszy obecnie dodatek. Ale te karty nie były na liście zostających w standardzie, czyli to, są, to jest takie, powiedzmy, ich tuż przed Wildem zbawowanie? Mm, dziwne, to jest strasznie. To też jest w sumie Leech King, to też to zniknie. Nie rozumiem. Jestem bardzo skonfundowany, szczerze mówiąc, dlaczego te karty w takim razie dostają Baffa, ale chodźmy dalej, ponieważ jeszcze inne karty, które dostaną Baffa, to jest Mysterious Visitor, który zredukuje koszt kart, które skopiowaliśmy od naszego oponenta nie już za dwie, o dwa, tylko aż o trzy. No, czyli priest, taki thief priest, znowu dostanie buffy. No to jest takie, tak jak mówię, znowu takie ich la, la, last hurra, czy, czy jak to nazwać, to, bo to też jest karta, z którą się pożegnamy, bo to jest, z tego co pamiętam, to jest Lich King, ale tam nie widzę na tym, to sobie tutaj zobaczymy. I to jest też może jakiś taki sposób, że... No, przepraszam, Castle ale to też, to też wyrotowuje, no może nie za chwilę, ale niedługo, więc ciekawe, to jest dosyć... To jest dosyć ciekawe. I podobnie, do, jeszcze jeden, jeden buff to do tego Thief Priest'a e, Incriminating Psychic, którego, nie wiem, może kiedyś, dawno, dawno, dawno temu widzieliśmy. Teraz zamiast kopiować jedną kartę z ręki naszego przeciwnika będzie kupował aż dwie. No to już jest spora różnica, bo to już nie jest jeden koszmany, tylko są dwie karty zamiast jednej. Oczywiście te karty, które kopiujemy od naszego przeciwnika mogą być różnej jakości. A ten stronnik nie ma jakichś fantastycznych e, statystyk. W każdym razie no, Fifth Priest dostanie na samą końcówkę, tuż przed, tuż przed wyrotowaniem te karty, dostaną mocnego buffa. E, Pirate Admiral Huchtask z kolei w e, rogu, także z 8 many 8, 8 i przyzwaniu 8 piratów. Teraz będzie 7 many 7, 7 i będzie przyzywał 7 piratów, e, którzy e, zginą... E, 7 innych piratów, e, które... E, przepraszam, ja nie umiem w ogóle... Nie wiem czytać. Zamiast aktywaniu efektu tego Plunder i dostawania tych różnych skarbów, to zrobi to już za. O jednego pirata będziemy musieli przyzwać mniej w tej grze. Ponownie Buff, i ponownie to jest karta z Sunken City, więc um, no cóż, może jakiś taki Pirate Rogue gdzieś tam na Wildzie sobie będzie dzięki temu łatwiej szalał. I ostatnia karta, słuchajcie, która także, także, no za chwilę się z nią w zasadzie pożegnamy, ale na samym jeszcze końcu, aby troszeczkę, widać, skontrować te, te lokalizacje. Znaczy, nie wiem, to, ciężko mi to przechodzi po prostu przez, przez granę, bo ja nie widziałem nigdy, żeby ta karta była zagrana. W sensie 4-man 4-4, czy 3 3-3. Znowu, może to jest po prostu taki buff, jeszcze zanim taka karta odejdzie do Wilda, a Wild jest raczej niebalansowany, nie, nie więc nie, nie, ma, nie ma jakichś zmian w kartach, chyba że jest jakiś naprawdę broken combo, które po prostu, wiecie, podchodzi wręcz pod, pod taki cheating dosłownie, taki realny cheating, to może w, wtedy są oczywiście karty zmieniane, ale tak poza tym to, czy to jest 4-4, czy to jest trzymane 3-3, to dużo nie zmienia, ale może pe pewni gracze z Wilda będą z tego zadowoleni, bo to też jest, jeszcze szybko sprawdźmy, bo ja też nie widzę wyraźnie, to jest, tak, mamy już ją tutaj. To jest, tak, kasonatria. Więc będzie to zniszczone. Lokalizacje nie są chyba aż takim dużym problemem, przynajmniej nie, nie, nie wiem, czy, czy, czy bym uznał, że ich niszczenie jest jakieś kluczowe, powiedzmy, czy jakieś są lokalizacje, które są OP. Jednak ciekawe jest to, ponieważ jest to jedna z chyba dosłownie dwóch kart, mam nadzieję, że teraz nie kłamię, w całej grze, które w ogóle wchodzą w jakiekolwiek interakcje, trzech kart, które wchodzą w interakcje, dwóch, które są w stanie zniszczyć lokalizację. Bo Rino oczywiście jest w stanie zniszczyć lokalizację. ten, ten efekt tak zwany puff jest w stanie znaczy, tutaj dokładnie opróżni stół przeciwnika, jest w stanie zniszczyć, zniszczyć lokalizację. Jest jeszcze karta, która wchodzi w samą synergię z lokalizacją, i to jest za cztery maneta Dispossessed Soul. Która nie niszczy, jest prawda, ale robi coś, jeśli taką lokalizację mamy, więc. A... Te buffy są takie ciekawe dosyć, bo są takie bardzo tymczasowe dla osób, które grają w standardzie. E, tutaj też co mówiłem o Modern że to też są w większości karty, które z nami wrotują, bo wszystkie praktycznie. Wow, to wszystkie są karty, które wyrotowują? No to może na koniec, jeszcze tuż przed wejściem rotacji, będziemy mogli się pobawić trochę z tymi kartami, e, dać im jakąś szansę potem do grania, do bycia granymi w wildzie, e, bo może w standardzie bo jest zbalansowane właśnie w ten sposób, może, może w ten sposób twórcy na to patrzą. Bo tutaj nie widzę żadnego. Jakieś takiego komentarze, dlaczego akurat te karty, albo dlaczego to robimy. Nie, nie, nie ma tu jakiegoś takiego wytłumaczenia, jest tylko to, może na samym jeszcze początku coś przeoczyłem, szczerze mówiąc, ale, um, ale patrzyłem na to i. Um, no i tak, i twórcy są świadomi jak najbardziej tego, że to jest dosłownie końcóweczka tych kart, więc to będziemy mieli szansę się trochę nimi pobawić na sam koniec. Jeśli ktoś chce sobie skraftować teraz, to może sobie skraftować i używać. Nie wiem, czy to jest najlepsza decyzja, jeśli chodzi o, jeśli jesteś graczem na przykład free to play, ale dla fanu, czego się nie robi dla fanów w końcu. Ja gram w tę grę na przykład dla fanu i bawię się bardzo dobrze. E, co ciekawe, oczywiście możemy sobie wpisać tutaj refund i wszystkie te karty, które zostały znerfione, ja ich wszystkich dosłownie nie mam, ale jakbym je miał, to mógłbym sobie je odczarować za pełny koszt, więc o tym warto także pamiętać, że ta karta, ta karta... Co prawda, żeby było śmieszniej, ta karta była i tak przed chwilą nerfiona. <grych> ta karta też była przed chwilą nerfiona. E, to nie było nerfione, więc możemy tutaj sobie ją za pełny jej koszt odczarować. Tak samo tutaj Shadow Reflection i te. Nie jest to jakiś ogromny przepływ dasta, no bo to wszystko są karty, takie jak widzicie, komony albo rary, i Albo rzadkie, więc zysk nie jest ogromny, ale myślę, że balans w mecie zostanie. Hmm, myślę, że Nadezhda Warlock będzie super mocny, to jestem przekonany. Nie będzie, myślę, że aż tak mocny. Może jakieś inne klasy będą mogły z nim hmm, wchodzić faktycznie w szranki, jak no, prawie równy z równym. Jednak przede wszystkim to jest, jest to kwestia też tego, że no, za chwilę będzie rotacja, więc tam się bardzo dużo zmienia. A Workshop jest szalenie słodziutko zapowiadającym się dodatkiem, tak jak wam ostatnio wspominałem. No i co? Co sądzicie o tych nerfach? Ja jestem ciekawy, czy to starczy, żeby te parę tygodni jeszcze ten Slash Warlock jakoś mu przetemperować nosa, czy to raczej będzie no, dek z super hiper wysokiego win rate'u, będzie miał tylko super wysoki winrate. Jestem ciekawy waszych opinii, a póki co, dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia!